Witam Państwa na moim kanale. Tutaj właśnie dzisiaj otwieramy paczkę. A co tam w tej paczce się znajduje, zaraz Wam powiem, poprzepnę. Zapakowana porządnie. No, faktycznie. Porządnie zapakowana. Spokojnie, jestem bardzo zestresowany. Co tutaj my? O, już wiem. Teraz tak, tak albo tak. Pomału, pomału, pomału. Dobra. Zaraz dojdziemy do tego. Jest godzina chyba po 9 rano. Myślałem, że będzie później, ale szybko przyszła. Czekajcie, muszę sobie odłożyć. Holender i tatwa, ratwa, kurupatwa są ładnie zapakowane. Żyją. Żyją. Jeden. To będzie. Aha, tu są dwie samiczki. Dwie samiczki. A tu jest lotos. A piękny samiec. I samiczki mniejsze, ale samiec jest piękny. Paczuszkę dostałem od Wiesława, zaklinacza skalarów. Paraiby, jak dobrze się nie mylę. Pinoj. No, węgiel. Widzę, że tu jest. I przelewamy od razu do wiaderka. Także Wiesiu, rybki doszły w całości. Żyją. Lotosa zaraz daję na tylny plan, ale najpierw się zajmiemy rybami. Także dziękuję Ci za ryby. Wczoraj wysłał, szybko doszły. Patrz, jakie same ci. Weź przykrzy na samca. Sam po podróży, bo to z nadmorza, z Gryfina. Także teraz zrobimy kropelkowanie i pomalutku wpuścimy ich do moich skalarów. No i będę się starał w przyszłości coś zrobić, ale to długa jeszcze droga. Długa droga. Także teraz będziemy przelewać, tylko ja sobie wezmę. Już się nie będę bawił, żeby odwiązywać. Przedniemy, bo one są zmęczone, widaki. O. Ale zapakowałeś, chłopie. No ale tak ma być właśnie. Tak właśnie ma być. Maleńku.
dwie samiczki. Zobaczcie sobie, jakie samiczki ładne. Ładne samiczki. Instrukcję ładną dostałem. Także co chodzi właśnie też o Wiesława Smużyńskiego, o zapinacza skalarów. Jak ktoś będzie miał, nie będzie wiedział, proszę śmiało pisać w komentarzach do niego. On jest takim człowiekiem, że zawsze pomoże, doradzi, a naprawdę ma wiedzę. Także przelewamy. Przelewamy ładnie za specjalnej tej folii, żeby temperaturę trzymało. I pomalutku je przelejemy, tylko delikatnie, bo to są... O! Oj, 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 dobra, następny. Więcej wody. Zaraz będzie wam dobrze. Teraz ten samczyk. Zobaczcie samczyka. Zestresowany, ale będzie dobrze. Będzie dobrze. Co państwu chciałem powiedzieć? Akwarium jest zalane, to co obiecałem państwu. Pokażę za jakieś 2 tygodnie, bo musi dojrzeć. Włożymy pomaleńku, pomaleńku. Ręce mi się trzęsą, jakbym, nie wiem, z niemowlakiem się odchodził. Także państwu pokażę oczywiście. Akwarium za jakieś 2 tygodnie. Rybki żyją. Żyją, szybko doszły. Także super, fajnie, fajnie były zabezpieczone, zapakowane. Także jeszcze raz. Panie Wiesławie, dziękuję za ryby. Chciałem je właśnie mieć. No i doczekałem się. Doczekałem się, co chodzi o te skalarki. Dobra, roślinkę zaraz wyjmiemy stąd. I będę robił kropelkowanie. Przynajmniej ze 4 godzinki. I wtedy przerzucimy je przy zgaszonym świetle do akwarium. Oczywiście jeść dzisiaj nie dostaną. Dopiero troszeczkę dostaną jutro. A, nie dokończyłem. A co chodzi właśnie o akwarium? To tak za 2 tygodnie pokażę. Już zrobione, zalane. No i bakterii wlałem. I niech akwarium sobie pracuje, dojrzewa. A później o nim troszeczkę opowiem. Także paczuszka przyszła. Jestem zadowolony. Biorę się za kropelkowanie. Jeszcze raz Wiesławie dziękuję. Jak ktoś będzie chciał porady, proszę bardzo, do Wiesława, czy naprawdę do takich akwarystów, którzy znają się, co chodzi o ryby. Także jeszcze raz dzięki, pozdrawiam serdecznie, biorę się za robotę, szkoda czasu, do następnego filmiku, trzymajcie się, cześć, a tobie Wiesiu jeszcze raz dziękuję, trzymajcie się, cześć.